Witam w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj moim państwa gościem jest dr Robert Spałek, historyk z Warszawskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej. A dzisiaj chcemy porozmawiać o Władysławie Gomułce, ale taki w specyficzny sposób. Nie chodzi tutaj o naświetlenie całej biografii Władysława Gomułki. Zresztą odsyłam do książki ostatniej, ostatniej autorskiej, nie, redaktorskiej y, doktora Roberta Spałka na licencji Moskwy, gdzie y, ten Gomułka jest na nowo pokazany w innej perspektywie niż dotąd go znaliśmy. Dzisiaj o wątku niemieckim w biografii, w działalności politycznej Władysława Gomułki, także w kontekście reparacji. Panie doktorze, jak to z tym Gomułką jest? Bo jedni twierdzą, znaczy jego generalnie tak zredukowano do antysemity ze względu na marzec 38 roku. Ale bardzo istotne w jego działalności, ja w ogóle go podejrzewam o pewną taką obsesję antyniemiecką, to właśnie jaką rolę on widział w relacjach Polski, polski komunistycznej oczywiście, a w relacjach w stosunku do Niemiec, I Niemiec zachodnich i Niemiec wschodnich. No bo warto przypomnieć, że takowe dwa państwa po Drugiej wojnie światowej istniały. No i tutaj niebagatelny chyba wpływ na. Władysława Gomułkę miał okres II wojny światowej, okupacji. Jeden z niewielu działaczy komunistycznych, który potem po 45 roku sprawował władzę w Polsce Ludowej, potem w PRL-u, który miał doświadczenie okupacyjne lokalne, tutaj, miejscowe, tak to bym ujął, który nie patrzył na świat z perspektywy Moskwy, jak chociażby potem ważny kreator polskiej polityki Jakub Berman, który spod Moskwy przyglądał się polityce w ogóle wydarzeniom, które też miały miejsce w Polsce. Tylko Władysław Komunka był tutaj i tutaj doświadczał tego wszystkiego, dzielił los innych Polaków. I na ile te wydarzenia z okresu okupacji, z okresu lat 39-45 wpłynęły na jego postrzeganie Niemców, bo tutaj znowu wrócę do Jakuba Bermana, ale nie tylko na przykład do większości rozmówców Teresy Torańskiej do książki Oni o której już wielokrotnie rozmawialiśmy, czy ją raczej przywoływaliśmy, że no, jednym z takich słów, które u wszystkich towarzyszy padało, zwłaszcza u Kuba Bermana, był ten fakt, kiedy Teresa Trańska stawiała zarzut odnośnie tego, co działo się w Polsce po 1945 roku. To nie odpowiadali na dobrze, ale towarzysz Stalin, Armia Czerwona, Związek Radziecki pozwoliły wyzwolić Polskę od okupacji niemieckiej, o okupacji hitlerowskiej. Na ile to był rytuał, też u Gomułki, taki komunistyczny rytuał, który ja jeszcze pamiętam z, z późnego PRL-u, który często ta polityka taka antyniemiecka, anty, no, dotycząca tzw. hitlerowskich Niemiec się pojawiała, na ile to był taki rytuał komunistyczny, a na ile rzeczywiście Władysław Gomułka był tak przeorany tym doświadczeniem wojennym, że no, był antyniemiecki, nie lubił Niemców, delikatnie mówiąc. Tak, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, z, z wszystkim, co Pan redaktor powiedział, ja się zgadzam. Zacząłbym od takiej uwagi generalnej. Mianowicie, Gomułka miał wdrukowane, można powiedzieć, w podświadomość, takie przekonanie. To przekonanie zresztą funkcjonuje też w, w, do dzisiaj w takim powiedzeniu, jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Mniej więcej tak to brzmi. I y, jestem przekonany o tym, że, że y, Gomułka miał po prostu treść i sens tego zdania y, wyrytą wewnątrz, wewnątrz siebie. To była taka podstawa, gleba y, wszystkich jego y, działań, poglądów na stosunki polsko, czy też PRL osko niemieckie czy zachodnio-niemieckie. Ale oczywiście no, ta, post, ta postawa na czymś się budowała i możemy próbować ją trochę jakby zracjonalizować, poszukać, z, z, czego, z czego ta postawa wynikała. Otóż ja bym zaczął. To, to są proste, proste wydarzenia w jego życiu. W latach 30. Gomułka no, był przez kilka lat. Szefem okręgowym komunistycznej partii Polski na Śląsku i tam on w ogóle nie, mieszkał tak naprawdę w Zagłębi, w Zagłębi, więc działał trochę w Zagłębiu, trochę na, na, na Śląsku, miał okazję wówczas poznać komunistów niemieckich. Z niektórymi nawet zadzieżgnął troszkę bliższą znajomość i przeżył bardzo niemiłe rozczarowanie, że po dojściu Hitlera do władzy ci komuniści stary, stary niemieccy stali się po prostu wobec polskich komunistów wręcz wrodzy, jak on to, jak on to napisał. Czyli to było takie doświadczenie jedno chyba z pierwszych u Gomułki, kiedy Realnie dostrzegł, że cały ten internacjonalizm, mit współpracy proletariackiej, współpracy między partiami potrafi runąć w jednej chwili i odzywa się u Niemców potrzeba czy też taki instynkt nacjonalistyczny i już to naród jest ważniejszy niż więzi komunistyczne. Co więcej, pojawia się jakaś pogarda wobec tych polskich komunistów. To Gomułkę to Gomułkę bolało. Następna taka sytuacja z jego życiorysu. Otóż w roku bodajże 30. Gomułka jechał do Moskwy na, to był taki zjazd, bo Gomułka był związkowcem wtedy, to był międzynarodowy zjazd, jak to się nazywało, Proninform chyba, w każdym razie to była taka międzynarodówka związkowa komunistyczna. Gomułka był delegatem z, z Polski. No i żeby dojechać do Moskwy, wtedy jechało się, nie można było przekraczać oficjalnie granicy Rzeczposp Rzeczpospolitej, no bo wtedy można było po prostu w, pójść do więzienia za nielegalne przekroczenie granicy. Więc Gomułka przez Berlin, tam Pomorze, Litwę, Łotwę i potem jak wracał już z tego, z tego zjazdu, to zatrzymał się na dwa tygodnie w Berlinie. Zatrzymał się na dwa tygodnie w Berlinie, mieszkał tam u miejscowego komunisty. No i po, poznawał, jakby od kuchni, mentalność Niemców. I opowiadał po, po latach o jednej rzeczy. I to też jest tak, to wydarzenie, z jednej strony, mam wrażenie, go na swój sposób y, y, zafascynowało, bo on lubił porządek. Zaraz powiem o co chodzi, ale z drugiej strony ewidentnie to go przeraziło w mentalności niemieckiej. Otóż któregoś dnia Gomułka razem ze swoim gospodarzem, nie wiem czy pan zna tę historię, że poszedł na wiec. Poszedł na wiec. Podobno w Berlinie zgromadziło się 100 tysięcy ludzi, około 100 tysięcy ludzi, no ogromny wiec. Wiec w obronie bezrobotnych. I co się okazuje? Zanim ten wiec na, dobrze, na dobre się zaczął, na jakąś tam trybunę wszedł komisarz policji i powiedział, że ten wiec jest nielegalny. Tam odpowiednie władze państwa nie dały zezwolenia na ten wiec. I ci komuniści, cały ten tłum się grzecznie rozszedł. I Gomułka nie był w stanie tego pojąć, tak? I potem mówił o tym, jak to mu się składało, no to już jest dosyć oczywisty wniosek, który też u nas, w Polsce, w, w, wśród ludzi, ja przecież sam często to, to słyszałem, że ta jakby taka skłonność Niemców do takiego bezwarunkowego i czasami bezrefleksyjnego, przynajmniej z naszego punktu widzenia, wykonywania rozkazów, no, doprowadziła do tego, że doszli do takiego stopnia mordu ludobójstwa podczas II wojny, z jakim mieliśmy do czynienia. Ale były też jeszcze inne kwestie. Proszę pamiętać, że żona Władysława Gomułki była Żydówką z pochodzenia. No to już jest oczywiste, że Ca, cała okupacja wobec tego, a oni spędzali, bardzo, znaczy byli, w, mieszkali w Lwowie, zajętym przez Niemców już, mieszkali w Krośnie, od połowy 1942 roku, Gomułkowa nawet troszeczkę wcześniej, mieszkali w, w, w okupowanej Warszawie, więc ten strach, przed tym, że Gomułkowa zostanie, no, że tak powiem, zdekonspirowana, ujawniona. Tym bardziej, że ona, ona nigdy no, nie, nie, nie nosiła opaski, nigdy się nie, nie przyznawała. Oczywiście nie, nie, nie przyznała się do tego, że jest Żydówką. Ze znalezieniem dla niej papierów też nie było tak łatwo, to trochę trwało. Więc tutaj oni jako. Jako takie no, nieformalne małżeństwo y, żyli, żyli w strachu, y, głodowali podczas tej okupacji y, wielokrotnie. Y, z takich jeszcze sytuacji, które mogły na to w, w, na, na gomułkę wpłynąć, było to, że kiedyś cudem uniknął śmierci, akurat zszedł do schronu i pokój, w którym mieszkał, był zbombardowany. To jeszcze podczas września, jak on był we wrześniu 1939 roku. Pokój, w którym mieszkał, był, został po prostu zbombardowany częściowo. Prawdopodobnie podobnie jakby w nim był, to po prostu by zginął. Więc to były wszystkie, wszystko takie impulsy, które na pewno sympatii do Niemiec nie wzbudzały. No jeszcze teraz jedna rzecz mi się przypomina, pamiętajmy, to był rok, to, była, to był październik 1942 roku, czyli moment, kiedy dosłownie dwa miesiące wcześniej Gomułka zostaje sekretarzem Komitetu Warszawskiego, już wtedy PPR-u, zamieszkał w Warszawie, a tymczasem, Niemcy publicznie na Szubienicach powiesili około 50 bodajże Polaków i wśród tych Polaków, akurat to był taki przypadek, no blisko 40 osób to byli komuniści i lewicowcy. To też na pewno zrobiło na nim, na nim ogromne wrażenie. Pamiętajmy, że z kolei już po wojnie Gomułka zostaje ministrem ziem odzyskanych. To ulubiony, ulubione tematy pana redaktora, z tego co się zorientowałem, Ziemie Zachodnie, odzyskane to jest nomenklatura. Nie mam z nimi bezpośredniego żadnego związku, tak chciałbym dodać. Tak, ale to też jest ciekawe, bo w jakiej roli to ustawiało Gomułkę? No to go ustawiało w roli człowieka, który Zagospodarowywał ziemie odebrane, tak? Ziemie też on kontrolował wysiedlenia. No, taka, taka pozycja, taka rola na pewno też powoduje, że, że on musiał wchodzić w swego rodzaju kontrę. Tak? Zresztą on miał takie bardzo słynne, słynne zdanie, że nie oddamy Niemcom. Ani jednego Polaka i nie chcemy wśród Polaków ani jednego Niemca. To, to, to było jedno z jego haseł z czasów, kiedy pełnił funkcję ministra ziem, ziem odzyskanych. I dokładnie w tym samym czasie, to jest rok 1946, tak obrazowo powiedzmy, że Gomułka naprawdę zostaje po raz pierwszy trafiony niemalże piorunem, jeżeli, jeżeli chodzi o ten jego lęk, ten strach związany z poczuciem zagrożenia granicy zachodniej, tej komunistycznej Polski ludowej. Potem jeszcze do jego stosunku do granic prawdopodobnie, prawdopodobnie przejdziemy. Mianowicie w 1946 roku jeden z liderów, komunistów niemieckich, z liderów komunistycznej partii niemieckiej, Wilhelm Pieck publicznie powiedział, że on i jego partia będą się starali, by Moskwa, tak, by Moskwa i, i, i Waszyngton poczyniły kroki w kierunku korekty granicy na Odrze i Nysie. No jak Gomułka to usłyszał, to przy całym swoim charakterze, przy całej strukturze osobowościowej, tak jak mu się często zdarzało, po prostu się wściekł i co ciekawe, natychmiast chciał uzyskać w takiej sytuacji, Potwierdzenie, jakieś potwierdzenie pisemne granicy zachodniej od Stalina. Bo myślę, że wielu z nas dzisiaj umyka ta informacja, że tak naprawdę te granice w tamtym czasie formalnie nie były potwierdzone. Nie były nawet formalnie potwierdzone przez Związek Sowiecki. I Gomułka sobie umyślił, że tak się wyrażę, że Stalin albo przygotuje jakieś tajne, Protokół albo aneks do umowy polsko-sowieckiej z kwietnia 1945 roku. Ten pomysł w ogóle nie przeszedł dlatego, bo współpracownicy Gomułki uważali, że to będzie dowód taki jaskrawy dowód nieufności wobec Moskwy i ten pomysł, ten pomysł w ogóle upadł. Tam była inna koncepcja próby zabezpieczenia. Granicy zachodniej, ale wtedy Stalin w 1946 roku jeszcze też to zignorował, także problem, tak problem był tak naprawdę otwarty. I jeżeli mogę, to na koniec chciałbym powiedzieć, na koniec tego wątku taką anegdotę, dobrze, panie, panie redaktorze? Ona też się wiąże ze stosunkiem Gomułki do Niemców. On to opisuje w, w swoich wspomnieniach. Mianowicie w, w podczas jednego, jakby to powiedzieć, Gomułka kilka razy siedział w więzieniu. I za którymś tam razem siedział oczywiście w celi takiej zbiorowej, wspólnej. I tak się, tak się zdarzyło, że siedział on i trzech takich polsko-niemieckich robotników ze Śląska. Trudno powiedzieć, czy oni bardziej czuli się Polakami, czy Niemcami, bardziej chyba Ślązakami związanymi z, 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 z Niemcami, tym bardziej, że. Oni siedzieli w ogóle w tym więzieniu za przynależność do no, nielegalnej na terenach II Rzeczpospolitej, do nielegalnej NSDAP. I Gomułka siedział tam z nimi kilka tygodni i podobno oni y, dzień w dzień, y, że tak powiem, młotkowali tego Gomułkę takimi y, hasłami, informacjami typu, y, czy Hitler... Dał ludziom pracę? Dał pracę. Czy y, dał służbę zdrowia, opiekę zdrowotną? Dał opiekę zdrowotną. Czy y, wziął burżujów za przeproszeniem za mordę? Wziął ich za mordę. O widzisz, to jest prawdziwy socjalista. No i Gomułka początkowo próbował z nimi rozmawiać, y, potem podobno zamilkł. I to trwało dosyć długo, i w końcu do tej celi wpuszczono jakiegoś. Do, do, dosadzono, jak to oni, oni mówili, dosadzono jakiegoś takiego Polaka, ale trochę takiego bandytę, złodzieja, chuligana na pewno. I Gomułka wspominał, że był tym uradowany, bo wreszcie mógł sobie z kimś porozmawiać. Jak to zresztą sam napisał nawet o dupie maryni. Ale mógł być odizolowany od tych, od tych, od tych Niemców no, w praktyce. Czyli, tak naprawdę, nawet w tej sytuacji, on stwierdzał, że wolał już gadać z bandytą niż z człowiekiem, któremu było bliżej, bliżej do, do Niemiec. Taki, taki miał charakter. No dobrze. Polityka często. Zwłaszcza polityka w kraju oczywiście liberalno-demokratycznym, jest wstrząsana aferami. Aferami, za którymi stoją lobbyści, konkurenci, jest to wynik intryg, ale także służby. No, szczególnie to było pewnie bliskie dla PRL-u. No i cóż, już w 1964 roku mamy coś na kształt afery taśmowej. Jakie jej były kulisy i konsekwencje polityczne? Tak, zanim, zanim bezpośrednio odpowiem na to pytanie, to chcę poczynić taką uwagę, że Gomułka twierdził, że w jego czasach suwerenność państwowa to jest jakieś rojenie. Natomiast to mu nie przeszkadzało jednocześnie być bardzo takim zaangażowanym komunistą, prawdziwym komunistą. Ideowym, chociaż mm, nieszablonowym na swój sposób. Więc był takim komunistą, a jednocześnie za najwyższą wartość polityczną, Gomułka, uważał. Istnienie socjalistycznej Polski we własnych granicach. Czyli tak, z jednej strony, o suwerenności w ogóle nie ma co rozmawiać, bo to jest rojenie, ale z drugiej strony, z drugiej strony, granice tej socjalistycznej Polski są dla niego sprawą najważniejszą. I teraz Stalin, by, Stalin Gomułka, przecież współpracował ze Stalinem. Nawet jeżeli czasami się z nim nie zgadzał, to uważał go za wielkiego człowieka, wielkiego polityka. Gomułka współpracował, zgadzał się, nie zgadzał, ale był w pełni oddanym człowiekiem Nikity Chruszczowa, Leonida Breżniewa. Ale to wszystko jakby. Ja ostatnio nawet napisałem w jednym z artykułów, że Gomułka ich kochał, żartując trochę, ale im nie wierzył, nie ufał. I on z tego co można wyczytać wyinterpretować on od początku czyli od momentu powojnia do ostatnich dni swojego uczestnictwa w, w aktywnej polityce był przekonany że mogą nastąpić takie sytuacje międzynarodowe że sowieci po prostu za różne profity polityczne gospodarcze będą w stanie przehandlowywać Ziemie zachodnie, albo przynajmniej dokonywać jakiejś korektury i y, tych ziem. I Gomułka miał rację, on nie o wszystkim już wtedy wiedział, ale faktem jest: my to dzisiaj wiemy, że Sowieci w latach 50. byli jak najbardziej gotowi do tego, żeby y, rozmawiać z Niemcami już wtedy zachodnimi, o warunkach ich ewentualnego zjednoczenia w zamian za w zamian za, bo oni stawiali takie, takie bariery, w zamian za wyjście Niemców z NATO, jak i no, nieprzystępowanie do zbrojeń jądrowych, ale jednocześnie byli gotowi, przynajmniej w tych rozmowach, dać Niemcom, już Zjednoczonym, jakąś część tych ziem zachodnich. To nigdy nie było, albo prawie nigdy nie było wprost dookreślone, ale... Te ziemie zachodnie ciągle, jak te karty leżały, leżały na stole. Wiemy na pewno, że takie sygnały Sowieci wysyłali do Niemców w 1952 roku, w 1954 roku i właśnie to, co pan redaktor mówi, w 1964 roku, to już Gomułka jest tutaj od 1956 roku, umocnił, po raz, kiedy wrócił do władzy, kiedy, kiedy był szefem partii po raz drugi, umocnił już swoją pozycję, i w 1964 roku oficerowie Perelowskiego wywiadu dostarczyli mu taśmy, dostarczyli mu taśmy, na których on słyszał, jak Aleksiej Adżubiej rozmawia z kanclerzem niemieckim Ludwikiem Erhardem i to jest ważne, bo ten Aleksiej Adżubiej był nie tylko nie tylko y, redaktorem naczelnym ważnego, y, ważnego dziennika sowieckiego Izwiestia, ale przede wszystkim był y, zięciem szefa partii sowieckiej Nikity Chruszczowa. I Chruszczow go niekiedy wysyłał w takich nieoficjalnych, y, 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 by, by załatwiał takie nieoficjalne, zakulisowe, za trudne kwestie, a przynajmniej by, by o nich y, rozmawiał. I oto Gomułka słyszy, jak ten zięć Chruszczowa po prostu handluje w, w, w rozmowie z kanclerzem niemieckim, handluje Szczecinem. No wtedy no polskim Szczecinem z, z perspektywy gomułka. Tak. I to jest znowuż ten moment, kiedy gomułkę, mówiąc obrazowo, trafia piorun. Dlatego, bo dla niego to jest rzecz niepojęta. Okazuje się, że sowieci, którym on nie ufa ale no nie aż tak, za jego plecami spiskują o, na, na temat granic Polski Ludowej, no z którą on się, za którą on się czuje w pełni odpowiedzialny. I co on robi? Pisze list do, do Chruszczowa, w którym informuje go, że Polska na żadne korekty granicy nie pójdzie i wysyła ten list razem z tą taśmą na której te poufne rozmowy są nagrane. I teraz ciąg dalszy. Jaka była bezpośrednia reakcja Sowietów na to, Chruszczowa na to, nie wiemy. Znaczy, ja na pewno nie wiem. Być może, być może gdzieś informacja na ten temat się znajduje. Ale jakby znamy dalszy ciąg. Otóż wkrótce po tej sytuacji, zupełnie z innego powodu, Chruszczow przyjeżdża do Warszawy. Odbywają się jakieś rozmowy, a wieczorem, jak to często w takich, przy, przy okazji takich oficjalnych spotkań wieczorem dochodzi do nieoficjalnej kolacji e, zakrapianej, i tam e, podczas tej kolacji, zanim jeszcze wszyscy usiedli za stołami, Gomułka, jak wspominają ci, którzy go wówczas obserwowali, Gomułka już poirytowany i taki nakręcony, już w pewnym słowotoku podchodzi do Chruszczowa, łapie go e, wręcz podobno za klapę marynarki. I no, pokrzykuje do niego, co Adżubiej załatwiał w Niemczech, o czym, o czym on tam rozmawiał. Chruszczow podobno, po, po co jeździł do tych Niemiec? Chruszczow podobno zaczął się tłumaczyć, no, że zięć tam za dużo zjadł, za dużo wypił i że nagadał różne głupoty. Natomiast wiemy, że Gomułka Chruszczowowi nie uwierzył i słusznie, że mu nie uwierzył, dlatego bo. W tym czasie Chruszczow przygotowywał się do wizyty w Niemczech Zachodnich, o czym Gomułce wcale nie powiedział. Do tej wizyty ostatecznie nie doszło, bo to był ten gorący czas. Wkrótce w Związku Sowieckim doszło do, do puczu. Współtowarzysze pozbawili Chruszczowa stanowiska i za chwilę pierwszym sekretarzem został Leonid Breżniew, więc no, ta sprawa się, można powiedzieć, po części rozpłynęła. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że to, że Gomułka w, tym, w tej sytuacji był już bardzo negatywnie na, nastawiony do Chruszczowa, nawet przyczyniło się jakby z korzyścią, do, do tego przewrotu sowieckiego. Pewnie to jest przesada, ale sam fakt, że Gomułka nie optował za Chruszczowem, że już był jego przeciwnikiem, na pewno Breżniewowi pomógł. No dobrze, ale też o czym mówili również wschodni towarzysze z NRD, oni nigdy nie przepadali za polskimi towarzyszami, ale działało to też oczywiście w drugą stronę. Szczególną nieufność, już pewne fundamenty, pewne kwestie natury historycznej, ideowej, pan doktor wytłumaczył, ale skąd była ta niechęć, znaczy w ogóle inaczej. Jaki był stosunek Wodesowa Gomułki do NRD i do towarzyszy niemieckich? Tak, wydaje mi się, że Chociaż ma, ma, ma Pan rację, stosunek do komunistów niemieckich, stosunek do NRD to jest temat osobny, ale ja bym go chociaż po części połączył w ogóle z, z, ze stosunkiem Gomułki do znaczenia bloku socjalistycznego, tej grupy państw prosowieckich, bo... W jego mentalności, w jego działaniach to się łączyło. Ja zaraz, ja zaraz powiem dlaczego. Otóż Gomułka miał taki pomysł i dążył ze wszystkich sił przez całe lata 60. Dążył do, do maksymalnego zacieśnienia współpracy gospodarczej państw socjalistycznych. Maksymalnego. To znaczy on uważał, że im więcej będzie kolektywności, im więcej będzie wspólnoty socjalistycznej, to tym lepiej dla Polski. Znaczy, on uważał, że wtedy, w tym wspólnym organizmie, Polska ma większą szansę obronić się gospodarczo, jej granice będą pewniejsze. Natomiast samotność, czy też udawana kolegialność, która w rzeczywistości miała miejsce, udawana kolegialność wspólnoty socjalistycznej, w jego mniemaniu. Tylko osłabiała tę Polskę, no, która była przez niego rządzona i która była jego ideałem. On na przykład miał taką, taką, taki pomysł, żeby no, nie był ekonomistą, delikatnie mówiąc, był czeladnikiem, spawaczem, człowiekiem po, po dwóch klasach szkoły zawodowej, ale on miał taki pomysł, żeby te kraje wspólnoty socjalistycznej skupiły się na specjalizacji, Czyli żeby, tak najprościej mówiąc, każdy kraj wydobywał, produkował, no, robił to, do czego ma albo najlepsze warunki geograficzne, albo najlepsze możliwości, nie wiem, kadry. Czyli nie wiem, jedni będą wydobywać węgiel, drudzy produkować broń, a trzeci no, coś tam, coś, coś tam jeszcze. Poza Gomułką nikt tego pomysłu tak naprawdę nie podchwytywał co przez wiele lat bardzo, bardzo, go, bardzo go męczyło, osłabiało. Ale, więc ten koncept mu nie wychodził. Co gorsza, w, 60, w styczniu 67 roku wśród państw socjalistycznych pojawia się taki nowy trend, mianowicie Rumunia wyłamuje się ze wspólnoty i nawiązuje zupełnie samodzielnie Stosunki z Niemcami zachodnimi, stosunki z Republiką Federalną Niemiec. Co więcej, widać było, przez do Gomułki docierały różne sygnały, no on też sam rozmawiał z najważniejszymi politykami państw prosowieckich, widać było, że Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria chcą iść Śladem Rumunii, tak? czyli też chcą nawiązać. Bezpośrednie kontakty dyplomatyczne z RFN, których wówczas nie było. W tych krajach, do, które wymieniłem, do Niemców wrogość społeczna była o wiele mniejsza, poza tym te kraje nie miały problemu granicznego z Niemcami, więc to postrzeganie gomułki, że w końcu to wszystko jak, jak kamyki, takie domina, to się posypie i Polska zostanie osamotniona no, z tym problemem granicznym, czyli w rezultacie jeszcze bardziej zdana na, na łaskę Moskwy, że, że to jest niebezpieczeństwo. I co jemu się udaje? Udaje mu się. W 1967 roku, też w styczniu, zaprasza Breżniewa do, Warsz do, do, do Polski. Do, 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 tak, do Polski. Breżniew przyjeżdża, rozmawiają i gomułka. Gomułka mu mówi właśnie o tej całej sytuacji, że jeżeli dojdzie do, nawiąza do nawiązania takich mm, bilateralnych stosunków państw socjalistycznych z Niemcami Zachodnimi, to to spowoduje tak naprawdę w rezultacie osłabienie układu warszawskiego. Między innymi to był jeden z jego argumentów. Trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby Breżniew tego nie wiedział. Natomiast faktem jest, że Gomułce udaje się Breżniewa przekonać. Breżniew godzi się na zwołanie. Na Rady Wspólnoty Państw Socjalistycznych i już w lutym 1967 roku rzeczywiście dochodzi do spotkania i zostają ustalone wspólne zasady postępowania państw komunistycznych, państw realnego socjalizmu z Niemcami Zachodnimi. I te stosunki z Niemcami Zachodnimi mogą być nawiązywane, ale tylko pod trzema warunkami. Po pierwsze, że Niemcy kontaktując się z którymkolwiek z tych krajów, po pierwsze wyrażą swoją pełną akceptację dla granicy z, z, z Polską Ludową, dla granicy na Odrze Druga rzecz, zaraz będę o tym mówił, dlaczego to było dla Gomułki ważne, że Niemcy Zachodnie uznają prawomocność i w ogóle nawet powiedzmy suwerenność Niemieckiej Republiki Demokratycznej jej istnienie w ogóle. I trzecia rzecz, że to już się pojawia po raz kolejny, że Niemcy odstąpią od planów zbrojeń jądrowych. I te trzy warunki Gomułce się udało prze, przeforsować. I rzeczywiście to na dwa lata zablokowało te rozmowy między, między państwami socjalistycznymi a, a Niemcami. I teraz tak, jeżeli chodzi o samo NRD, tu jest ważny aspekt personalny, bo faktycznie Gomułka no wręcz nie znosił z wzajemnością, nie znosił Waltera Ulbrichta, szefa niemieckiej partii komunistycznej, ale Gomułka był przekonany, że NRD, istnienie NRD jest jakby elementem systemu bezpieczeństwa PRL, mianowicie istnienie NRD było, no dawało mu pewną, pewne poczucie stabilności granicy, ochrony granicy zachodniej. Rzeczywiście ta współpraca Gomułki z Ulbrichtem była bardzo trudna, dlatego bo politycy, komuniści NRD, ekonomiści w zasadzie nieustannie sabotowali wszelkie te pomysły Gomułki na integrację gospodarczą Wspólnoty, na integrację gospodarczą PRL-u i, i NRD. Co więcej, Ulbricht od 1969 roku, o czym będę jeszcze mówił, kiedy okazało się, że y, Gomułka i Willy Brandt zaczynają się zbliżać i mogą y, sami, jakby te, te dwa kraje, mogą ze sobą nawiązać y, stosunki dyplomatyczne. Wtedy NRD była temu przeciwna i również to sabotowała. Y, Ulbricht w ogóle widział się w roli takiego, bo to jego stosunek wyższościowy był, przejawiał się nie tylko w stosunku do, nie przejawiał się nie tylko w, jego pozycja wyższościowa, nie tylko w stosunku do Gomułki, ale również do innych, w tym nawet czasami do, do Breżniewa. Poza tym on z Gomułką rywalizował. Właśnie opozycję tego drugiego po Breżniewie, albo powiedzmy inaczej, o tę osobę, która będzie najważniejsza, tak? która będzie prawą ręką Breżniewa. Więc tu między Gomułką a a Ulbrichtem też dochodziło do, do pewnej, do, do, do takiej personalnej rywalizacji. Ale Gomułka, nie lubiąc enerdowców, przełamywał te uprzedzenia, bo miał ten cel nadrzędny, czyli no, próbę rozwoju perelowskiej gospodarki i próbę ochrony, czy raczej stabilizacji jej zachodnich granic. I stąd Gomułka wpadł na pewien pomysł, który potem w literaturze został nazwany. Nazwany koncepcją żelaznego trójkąta, i to mając na, reali mając na uwadze realia tamtego okresu i przyjmując perspektywę polityków komunistycznych, to był to całkiem niezły pomysł, jak się wydaje, przynajmniej z punktu widzenia PRL. Mianowicie, Gomułka chciał, żeby doszło do powołania takiego mikroregionalnego organizmu, Unii, współpracy między NRD, Czechosłowacją, a PRL-em i byłaby to współpraca nie tylko gospodarcza, bo również tam technologiczna, naukowa, kulturowa. I w tym pomyśle był bardzo duży potencjał rynkowy, dlatego, bo te trzy kraje dawałyby klientele, że się tak wyrażę, w liczbie 63 milionów ludzi. No 63 miliony ludzi to zarówno może być jakaś konkurencja potencjalna dla Zachodu, jak jakiś autentyczny kooperant dla Moskwy. Natomiast prawda jest też taka, że Gomułka miał tu ukryty motyw nie tylko ten właśnie gospodarczy, rozwojowy ale miał ukryty motyw. Gdyby doszło do zespolenia tego żelaznego trójkąta, to przecież wiadomo, że NRD, jak i Czechosłowacja, gdyby chciały nawiązywać kontakty z Niemcami Zachodnimi, musiałyby mieć zgodę, zgodę PRL-u, zgodę Gomułki. Do, do, do realizacji tego pomysłu nigdy nie doszło, dlatego, bo on się po prostu, że tak powiem, nijak nie opłacał ani, ani Czechom, Słowakom, ani, ani Niemcom. Natomiast... Jeszcze jest właśnie taka charakterystyczna sytuacja, do, jeżeli chodzi o relacje między tymi dwoma politykami Gomułką a Ulbrichtem. Chcę powiedzieć, że wcześniej, przez dwa lata yy Analitycy, eksperci gospodarczy przygotowywali właśnie analizy, jakieś prace eksperckie prowadziły na prowadzili na temat możliwych połączeń, możliwej współpracy między, między NRD a, a PRL-em. I kiedy doszło do spotkania, to był listopad 1967 roku, kiedy doszło do spotkania takiego podsumowującego te dwuletnie prace Gomułki i Lubrichta, to y, Gomułka przeszedł oczywiście tak, tak jak to on, y, z mnóstwem liczb w głowie, z mnóstwem notatek, z sumiennym przeczytaniem y, tych referatów eksperckich. Natomiast Ulbricht, trochę to wygląda karykaturalnie, ale miał mu powiedzieć w zasadzie tyle, że sprawa się zdezaktualizowała, bo nawalili niemieccy, enerwidoscy urzędnicy. No i Gomułka, kolejny raz muszę się odwołać do, do jego charakteru, bardzo się zdenerwował, tam powiedział kilka, kilka brzydkich słów Ulbichtowi, w zasadzie zerwał te rozmowy, wyszedł, wyszedł z gabinetu. I potem skarżył się, skarżył się, na to Breżniewowi. Straszył zresztą poniekąd Breżniewa, że ewidentnie to wszystko wskazuje, że NRD chce w sposób niejawny współpracować z rfn -em. No i znowuż wracał do tego, że to będzie osłabiało całą wspólnotę, ale również tą, tą wspólnotę wojskową. Breżniew traktował te informacje od Gomułki, o których on przecież zresztą do, do, doskonale wiedział zapewne, traktował z pewną pobłażliwością, dlatego, bo Sowieci z tej współpracy wewnątrzniemieckiej też czerpali swoje korzyści gospodarcze, więc oni z tego handlu wewnątrzniemieckiego mieli profity. Mimo tych afrontów, mimo tych afrontów, yy, można powiedzieć, że Gomułka cały czas kołatał przy różnych spotkaniach, przy różnych okazjach wracał do tego pomysłu współpracy gospodarczej, yy, zadzieżgnięcia yy, yy, współpracy na innych polach między NRD a PRL-em i w końcu ostatecznie no, Ulbricht się od niego, że tak powiem, odciął, otrząsnął się w kwietniu, to jest bardzo ważny moment, w kwietniu 69 roku, kiedy wprost wreszcie powiedział Gomułce, że nic z tej współpracy nie będzie, że ona, że ona nie ma sensu. I to był, to był, to był, to był przełom, Gomułka się przekonał ostatecznie, że nie będzie żadnej integracji i Ulbricht mu to mówi w kwietniu 69 roku, a w maju, w maju 69 Gomułka występuje z ofertą do Niemiec Zachodnich. Oczywiście to nie, ta wypowiedź Ulbrichta nie mogła być jedyną przyczyną takiego zachowania Gomułki, ale ale na pewno, na pewno miała na to wpływ. I chcę, kończąc ten wątek, jeszcze jedno, na jedną rzecz zwrócić, panie redaktorze, uwagę, bo Gomułka w czasie, o którym mówię, znalazł się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji. Mianowicie on już zaczynał się skłócać z kolejnym przywódcą, bo tak, był skłócony z, z Ulbrichtem z NRD. Co chwilę kłócił się z Breżniewem. Te relacje między nimi były całkiem niezłe, bo Breżniew. Hmm, jakiego tu użyć słowa? Szanował dosyć y, poglądy Gomułki i jego postępowanie. No, wiedział, że jest, jest to człowiek mu oddany, ale szanował go. Natomiast byli w wiecznym konflikcie. No i do tego Gomułka skłócił się z komunistami czechosłowackimi. Dlaczego? No, skłócił się dlatego, bo on się obawiał, że te same przemiany, które zachodzą w Pradze. Znaczy tak, z jednej strony obawiał się, że te same przemiany, czyli likwidacja cenzury, zwiększenie demokratyzacji partii, częściowe urynkowienie gospodarki, no takie w ogóle otwarcie dyplomatyczne na świat. Więc on się bał z jednej strony, że ta, że tak się wyrażę językiem komunistów, zaraza z Pragi przejdzie do Polski. No, a wtedy wiadomo, to groziło jakąś rewoltą, być może nawet utratą jego władzy. No, jeżeli by tak yy, puścić wodze fantazji, ale jeszcze bardziej on się obawiał czego innego. Jestem, ja jestem o tym przekonany. On się po prostu obawiał, że Czechy wymskną się z, z, z tej Unii Państw, ze wspólnoty państw prosowieckich. No jeżeli staną się państwem prokapitalistycznym, nawet państwem jakiejś tam trzeciej drogi, to wiadomo, że będą w, w wyobraźni Gomułki to już był korytarz dla Niemców. To już był korytarz dla Niemców, czyli zagrożenie granic od, od południa. No i, i dlatego, jakby nie tłumacząc Gomułki w ogóle, bo tu nie można go tłumaczyć, ale można go zrozumieć, że i dlatego z jego perspektywy on był tak bezwzględny i tak namawiał Breżniewa do inwazji zbrojnej na Czechy. On to chciał zdławić nie tylko dlatego, że był komunistą, który uważał, że... Obywatelom nie należy się wolność, ale też dlatego, że uważał, że to stanowi zagrożenie dla państwa, którym on rządził, a którym, które było spełnieniem jego, może nie spełnieniem, ale no, szło w kierunku spełnienia jego, jego marzeń. I przecież dlatego też Gomułka już po inwazji był jeszcze bardziej skrajny niż sam, Bieru, niż sam Breżniew i namawiał Breżniewa wręcz, do wprowadzenia czasowej dyktatury wojskowej w Czechosłowacji już po sierpniu 1968 roku, po to, żeby mieć pewność, że tam się nic nie zmieni, że komunizm nie upadnie. To. No dobrze. Częściowo już Pan doktor powiedział o statusie granicy zachodniej po 1945 roku i braku tutaj formalnych uregulowań, formalnych gwarancji. Ale, no, i to też było jedne z takich głównych, wiodących politycznych zaangażowań, przekonań Gomułki, żeby to, te, te sprawy załatwić. Co udało się zrobić na tym gruncie dyplomatycznym, ale także w stosunkach, no bo nie dałoby się tego zrobić bez stosunków z Niemcami, no i oczywiście przede wszystkim Moskwą. Zacznę od takiego zastrzeżenia, że to jest bardzo trudny temat, bardzo trudny temat, bo proszę Państwa, poszerzanie autonomii, poszerzanie autonomii PRL. Jeszcze raz przypomnę, proszę o tym pamiętać, że jesteśmy w sytuacji, uświadommy sobie, jakby tak wczujmy się w tę sytuację. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Sowieci, Moskwa, jest, Sowieci są jedynym światowym gwarantem granicy zachodniej PRL. Cały świat zachodni, nawet jeżeli nie jest wprost przeciw, to jest co najmniej sceptyczny do tych granic, a formalnie o nich nie uznaje, poza Francją, która tak nieformalnie od 1967 roku de Gaulle zaakceptował te granice. I teraz co jest jeszcze ciekawe, Sowieci tak naprawdę dopiero od 65 roku w układzie polsko-sowieckim po raz pierwszy zagwarantowali stabilność tej granicy dla PRL na piśmie, dopiero w 65 roku. I teraz, czyli jakby została w układzie o, o przyjaźni, współpracy z 65 roku, ta, ta granica po prostu potwierdzona. I teraz, oczywiście, ja nie jestem naiwny, proszę Państwa, wiadomo, że Sowieci dbali o swoje imperium zewnętrzne, tak? Oni nie dbali o, o, o dobre samopoczucie Gomułki czy Polaków, tylko dbali o swoje imperium zewnętrzne. Ale skutkiem tego było to, co powiedziałem. I teraz pamiętajmy, że świat zachodni, tak jak mówię, na, na, na czele z RFN na pewno nie zaakceptowałby tej granicy, no tak z marszu, że, to, że tak powiem. I kiedyś Zbigniew Brzeziński zadał bardzo ciekawe moim zdaniem pytanie, bardzo ciekawe do przemyślenia. Otóż wyobraźmy sobie, że albo w 1953 roku, tuż przed upadkiem Beri, albo i przed, przed rewolucją berlińską, przed zamieszkami, albo na przykład w 1956 roku po, po rewolucji węgierskiej, Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że Sowieci wycofują się, tak? Że Chruszczow mówi, koniec to jest ponad nasze siły. Wycofujemy się z NRD, wycofujemy się z PRL. No i fakt, i proszę Państwa, zostaje wtedy coś takiego, że. Aha, i pamiętajmy, ziemie wschodnie, PRL, dawnej Rzeczpospolitej, są niedoruszenia. I zostaje wtedy PRL z problemem jednej trzeciej ziem mniej więcej, która jest nieuznawana przez świat zewnętrzny. I to jest ciekawe, i to jest ciekawe. I teraz niech Państwo sobie sami, odp odpowiedzmy sobie sami na pytanie, bo przecież ja tu nie będę dywagował. Czy w takiej sytuacji warto było odzyskać wolność w 1956 roku? Oczywiście indywidualnie, tak, jeżeli mówimy indywidualnie, indywidualnie ja bym nie, jakby nie śmiał powiedzieć, że nie warto, bo od 56 do 89 jeszcze ilość cierpień ludzkich, ilość śmierci zadana przez aparat komunistyczny. Jakby, ja, ja to w ogóle zostawiam, to jest inny temat. Tylko mówimy o takiej sytuacji, o historii państwa, o historii politycznej. Czy gdyby Sowieci się wtedy wycofali, co, co by było. No dobrze, ale wracając bezpośrednio do tego, co, co, co pan redaktor mówi, do, Gomułka wraca do władzy w 1956 i w zasadzie do 1966 można powiedzieć, że w tych relacjach polsko zachodnio niemieckich niewiele się dzieje, albo wręcz nic się nie dzieje. Czasami przyjeżdżają nieoficjalnie jacyś politycy, jest wymiana trochę kadr naukowych, trochę technicznych, ale nie ma. Nie ma żadnych relacji międzypaństwowych. W 1966 Niemcy wysyłają w kierunku PRL, Niemcy zachodnie wysyłają w kierunku PRL takie dwa sygnały o tym, że chcieliby nawiązać stosunki dyplomatyczne, ale za każdym razem jednocześnie z tą informacją idzie informacja druga, że na temat granic żadna rozmowa się nie będzie toczyć. I teraz tak. Mamy rok 69, marzec wybucha konflikt graniczny sowiecko-chiński. Ten konflikt wtedy wydawał się bardzo poważny, bo tam i po jednej, i po drugiej stronie padają zabici. Po stronie sowieckiej zdaje się blisko 50 zabitych żołnierzy, po stronie chińskiej to jest trudno ustalić. I Gomułka obawia się, że ten konflikt może się roz... z konfliktu granicznego przerodzić w coś o wiele większego. W swojej wyobraźni, czy raczej w swoich przewidywaniach, Dostrzega, że to może spowodować, że Breżniew będzie chciał zupełnie uspokoić sobie sytuację w Europie. Wydaje mi się, że to było bardzo przesadzone, bo i, a jak będzie chciał sobie uspoko uspokoić sytuację w Europie, to znowuż y, będzie łatwiejszy do negocjacji na temat y, zjednoczenia się Niemiec, zjednoczenia się NRD i RFN-u. Zresztą powiem, państw, powiem Państwu, że Gomułka uważał, że w latach 60. że najdalej za dekadę Niemcy zachodnie i Niemcy wschodnie się zjednoczą. Więc on uważał, że to po prostu nad, nad PRL-em wisi i breżnie w sytuacji, kiedy będzie miał konflikt graniczny z Chinami, będzie po prostu dużo słabszy w negocjacjach. No i znowuż stratna na tym będzie Polska, stratna będzie Polska Rzeczpospolita Ludowa. Więc obawia się tych konsekwencji. Następna rzecz. Gomułka widzi w 1968-1969 roku dwie rzeczy. Gospodarka polska się wali, on to wie, on o tym rozmawia ze swoimi współpracownikami, nieudolnie próbują coś tutaj zrobić, co się kończy dramatem grudnia 70, a jednocześnie widzi, że gospodarka RFN-u ma się coraz lepiej i że gospodarka NRD, jak na warunki państw promoskiewskich, też radzi sobie całkiem nieźle. Czyli, znowuż, on przewiduje, że jeszcze trochę, i okaże się, że i RFN, i również ta NRD stanowią tak wielkie potęgi gospodarcze, że PRL, że jego państwo nie będzie w stanie dyskutować na temat granic na zasadach choćby po części partnerskich. Że to będą po prostu państwa tak silne, tak potężne, że o żadnym partnerstwie nie będzie mogły. I teraz to, co mówiłem. Ulbricht w kwietniu 69 roku wyśmiewa pomysł Gomułki, ostatecznie mówi, nie będzie żadnej integracji na jakimkolwiek polu między NRD a prl I 17 maja 1969 roku przy pełnym zaskoczeniu polskiej opinii publicznej, ale też i przy zaskoczeniu Sowietów, ja zaraz będę mówił dlaczego to było zaskoczenie i że naprawdę było, na... Na takim wiecu, no nazwijmy to wiecem przedwyborczym. Oczywiście ówczesne wybory i ówczesne wiece wyborcze nie miały, nie miały wiele albo nic wspólnego z tym, co dzisiaj rozumiemy pod tym terminem. W każdym razie podczas wiecu w Warszawie publicznie, maj 69 roku, Gumułka mówi, że nie ma przeszkód prawnych i w zasadzie w każdej chwili PRL jest gotowa do nawiązywania. Rozmów w sprawie nawiązania y, y, stosunków dyplomatycznych z Niemcami Zachodnimi i co on robi. Od tego momentu. Aha, potem Gomułka to jeszcze powtarza dwukrotnie publicznie. Dwukrotnie publicznie, czyli to nie pada raz. I od tego momentu Gomułka mówi tak: jest tylko jeden warunek. Nie interesuje mnie już NRD, sprawa, czyli już nie walczy o prawomocność NRD, przestało jego to interesować, nie podnosi już sprawy. Zbrojeń i mówi tylko jedno, uznajecie nasze granice. I dla, dla, dlaczego on nie, nie konsultuje tej sprawy z Breżniewem? Nie konsultuje, bo się czuje, w końcu czuje się zwolniony z, z lojalności takiej wspólnotowej. Dlatego, bo już w tym momencie, czyli w 1969 roku, on wie, bo rozmawia o tym z Breżniewem, że Moskwa, że tak powiem, tka sobie ponad głowami PRL-u, tka sobie kontakty zmierzające do przyszłej współpracy z Berlinem Zachodnim. Więc Gomułka po prostu działa wedle zasady, skoro wy lekceważycie sprawy dla mnie najważniejsze to ja mogę o te sprawy próbować zadbać sam. I on to rzeczywiście robi. Ułatwia mu to znakomicie sytuacja, która na jesieni 69 zmienia się w Niemczech Zachodnich. Mianowicie tam po 40 latach wygrywa socjaldemokracja i kanclerzem zostali Willy Brandt, czyli człowiek no, otwarty na politykę, na politykę wschodnią. Mało tego twórca, która którzy tak. się w lutym 2022 roku. To jest kons konsekwentne przez Niemcy Zachodnie już od mm -hmm. tego momentu budowanie trwałych relacji z ówczesnym Związkiem Radzieckim i potem Federacją Rosyjską. Mm -hmm. I Gomułka, tak jak powiedziałem, rozmawia dwa razy z Breżniewem. Rozmawia w już po wyborze Williego Branta. Rozmawia w grudniu 69 roku o tych, o tych tematach i w kwietniu 70 roku. I co się dzieje? Breżniew, Sowieci sugerują Gomułce wygaszenie tych rozmów. To nie są żadne naciski, ale to, są, to wprost jest wyrażone sugerowanie. I dlaczego? Dlatego, bo Breżniew mówi wprost, że oni planują podpisać układ sowiecko-zachodnioniemiecki i tam Breżniew mówi mniej więcej coś takiego, że no my, my w tym układzie zadbamy o wasze interesy. Tak? Tam będzie zapis o granicy na Odrze i Nysie co zresztą jest prawdą, bo jak potem doszło do, do, do podpisania przez Willego Brandta i Alekseja Kosygina w sierpniu 70 roku, jak doszło do podpisania układu o wzajemnych stosunkach niemiecko-sowieckich, to w artykule trzecim znalazł się zapis m.in. O granicy, o granicy PRL. Ale o co chodzi? Dla, dlaczego ten koncept był dosyć niebezpieczny? I tu widać, że wbrew temu, co się czasami mówi, że Gomułka nie realizował żadnej polityki Breżniewa, tylko naprawdę realizował swoją. W tym momencie dość samodzielną politykę, co nie zmienia faktu, że był szefem państwa niesuwerennego, tak? Ale tu udało mu się działać dość niezależnie. Bo Breżniew mu to tłumaczył w taki sposób. Zresztą po, powiedzmy też no, w miarę logiczny, wedle, wedle myślenia sowieckiego. Otóż PRL będzie miał zagwarantowaną granicę poprzez trzy międzynarodowe. Układ, mianowicie układ PRL-NRD, tak ze Zgorzelca z 50 roku, gdzie granica zachodnia PRL, znaczy wtedy jeszcze Polski Ludowej, była przez NRD zagwarantowana, no, tylko Gomułka wiedział, że jakby NRD no, jest tworem jest przejściowym. Drugi układ, który miał to gwarantować, to był układ, ten, o którym wspomniałem, z 1965 roku, układ między. Warszawą, a Moskwą, PRL Związek Sowiecki, i trzeci układ to był właśnie ten podpisany przez, przez Wilego Branta, i przez Kosygina w sierpniu 70. roku, czyli układ sowiecko-niemiecki. Sowiecko I tu muszę Państwu powiedzieć jeszcze taką jedną drobną rzecz. Jadąc tu nawet zastanawiałem się, czy o tym mówić, czy nie, ale wspomnę, chociaż to już rzeczywiście. Proszę wszystko mówić. Tak, no bo to, bo to trochę może wyglądać, y, ja się co jakiś czas, co prawda coraz rzadziej na szczęście, ale co jakiś czas muszę tłumaczyć, bo y, to może słowo powiem. Proszę Państwa, to nie jest tak, y, przynajmniej ja mam takie przekonanie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś sympatykiem Gomułki. Tak? Wręcz odwrotnie. Ja go... Ja go tak ja o panu mówią, panie doktorze. Tak, no właśnie, to, jest, to ja mogę powiedzieć wprost. Ja, ja go uważam za ogólnie postać dosyć odpychającą, nie lubię go. Natomiast co to ma do rzeczy? Jakby dla mnie jeszcze ważniejsze od tego, czy ja tam mam lubić Gomułkę, czy nie lubić, jest to, jak wygląda, przynajmniej w moim pojęciu, no to zabrzmi to górno, ale prawda o tym Gomułce. I jeżeli, i, i co z tego, że ja tego, i to, to jest tak, ja tego Gomułki mogę nie lubić, ale ponieważ opinia o nim jest bardzo jednorodna w polskiej historiografii i publicystyce, to jak ja czasami pomalutku jakby odsłaniam trochę innego Gomułkę, to, to przypisuje mi się jakieś takie tendencje, że, że ja, ja jakoś robię jakąś hagiografię. Wydaje mi się mimo wszystko, że nie. Próbuję zachować jakąś równowagę i tak jak, tak jak powtarzam, chcę po prostu dojść do tego, no co jest głównym zadaniem historyka, niezależnie od moich poglądów. To ja może powiem, że ja mam poglądy konserwatywne, proszę Państwa, Gomu Gomułka jest ode mnie jak na, jakby jak najdalszy, ale to nie zmienia faktu, że widzę, że w tym niesuwerennym państwie w tej sprawie sobie poradził, tak? A po zakończeniu tej sprawy, o której mówimy, tydzień później jest odpowiedzialny za strzelanie do, i no, powiedzmy morderstwo na ulicach kilkudziesięciu robotników. Jedno w, w perspektywie historyka, drugiemu, drugiemu nie przeczy. I więc, aha, i co, co chciałem powiedzieć, otóż Gomułka, właśnie to takie, Gomułka reagował na te pomysły Breżniewa, że tutaj Breżniew będzie sobie z, z, z Willy Brandtem ustalał, jak, w jaki sposób i kto będzie gwarantował granicę. Otóż Gomułka miał podobno jednoznaczne skojarzenia z paktem Ribbentrop-Beck i niezależnie od tego, że Gomułka był przeciwnikiem, wręcz wrogiem II Rzeczpospolitej, to ta sprawa kojarzyła mu się jak najgorzej. Ribbentrop-Mołotow. Bo... O Boże, no widzi pan. Odwołał się pan do tytułu pewnej znanej Odwołem. książki. Tak, to, się to jest właśnie wdrukowanie. Mówiłem, no. że Gomułka miał wdrukowane, nie będzie, nie będzie Niemiec Polakowi yy, yy, bratem, a ja wdrukowałem już sobie w, w, w głowę tytuł książki yy, Piotra Zechowicza. Nie no, oczywiście. Yy, Ribbentrop-Mołotow, tak. Yy, ale To jest jeszcze bardzo ciekawe, bo my dzisiaj o tym spokojnie możemy rozmawiać. W instytucji publicznej, w jakiej jesteśmy, wtedy tego nie można było robić. To tak, tak. bardzo istotne. Nie no, oczywiście. To różne konteksty. Ja teraz czytam publicystykę Pawła Jaśnicy z lat, od końca, znaczy od 1946 do 1956. I widzę, jak dla historyka było trudno kluczyć. Żeby opisywać pewne zjawiska bieżące, nie mogąc odwołać się do wiedzy chociażby o naturze komunizmu. I w nawiązaniu do tego, że Gomułka faktycznie dostawał, złościł się po prostu, nie, nie wyobrażał sobie, żeby Niemcy i Rosjanie, Sowieci po raz kolejny nad, nad głowami Polaków decydowali o tym, jak będzie wyglądał kształt. No w tym momencie, w tej sytuacji akurat PRL-u, ale przecież proszę też pamiętać, że jak w 1956 roku Gomułka wracał do władzy i przyjechał tutaj na rozmowy z Gomułką wtedy, taki robię wrzutkę, i przyjechał wtedy na rozmowę Chruszczow, a wraz z Chruszczowem przyjechał Mołotow, to przecież Gomułka powiedział do Mołotowa mniej więcej tymi słowami, ja nie wiem jak wy towarzyszu macie w ogóle odwagę tu przyjeżdżać do Polski po tym, co powiedzieliście w 1939 roku. Tak? No to to, to słynne powiedzenie o Rzeczpospolitej Bękarcie Traktatu Wersalskiego. Więc to, że ja przywołuję takie w sumie dosyć pozytywne w wydźwięku opowieści o Gomułce, to, to nie znaczy, że ja się kieruję do niego jakąś sympatią, tylko po prostu no, takie fakty, a przynajmniej takie, Opinie o tych sytuacjach, że one wydarzyły się faktycznie, są dostępne i dla mnie brzmią bardzo wiarygodne. Już, zanim zamkniemy ten wątek, to chcę jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, że to jest tak: stanowisko Sowietów w tej sprawie, w tym postępowaniu gomułki, było tak naprawdę wachliwe. To znaczy oni, to nie było tak, że mu zabraniali, tak jak wspomniałem, ale też i, znaczy oni nie, nie chcieli fiaska tych rozmów, ale też i go specjalnie nie nakłaniali. Mieli ku temu swój lepszy pomysł, no bo przecież tak naprawdę można powiedzieć, że Gomułka, rozmawiając sam z Niemcami, dawał do zrozumienia całemu światu, że on... Nie ufa tej kurateli sowieckiej, tak? że to jest dla niego za mało. Poza tym, jakby stawiał wartości narodowe, tak dzisiaj możemy to powiedzieć w naszym języku, wartości narodowe po ponad więzy internacjonalistyczne, po ponad więzy i ideologiczne. Wydaje się, że jednak potencjalne korzyści gospodarcze wynikające zarówno z nawiązania, potencjalnego nawiązania. Współpracy między PRL a RFN-em, jak i w ogóle uspokojenia całej sytuacji. Skłaniały Moskwę ku temu, żeby gomułce pozwolić na te swoje indywidualne zachowania. Ja znowu bym wrócił do tego, że tu jest też taki drobiazg, że Breżniew lubi, również nie lubił tego Ulbrichta. I to też, proszę Państwa, mogło mieć wpływ, oczywiście minimalny, ale na to, żeby, że tak powiem, utrzeć, utrzeć trochę nosa temu megalomanowi. I pamiętajmy jeszcze jedno, że zachowanie gomułki dla NRD to był po prostu policzek, bo Gomułka tym samym podważał jakby takie poczucie sprawczości NRD, poczucie ich prawomocności, no bo przecież oni gwarantowali nam te granice, a Gomułka uważał, że to nie ma znaczenia, trzeba rozmawiać z tym prawdziwym państwem niemieckim. I to była chyba niezła intuicja. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć na koniec, kwestia, która stała się w ostatnim sezonie wakacyjno-jesiennym ważna powrotu do liczenia polskich strat po wyniku II wojny światowej, czyli kwestia reparacji. Zostawiam już możliwości polityczne uzyskania owych reparacji, ale to wszystko, czy prawne, ale ta cała dyskusja przetoczyła się przez Polskę, nie tylko przez Polskę, nawet bym powiedział dosyć gwałtownie. A jaki był stosunek Wadesowa Gomułki przy całym jego nastawieniu, które Pan naświetlił przedstawił, mm -hmm. do kwestii reparacji. Panie redaktorze. Tylko czy, 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 czy ja bym mógł spuentować jeszcze jakby na, na nasz temat, bo ta kwestia reparacji to jest już pochodna no, podpisania tego układu tak, do, do którego doszło. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć kilka słów, bo one, one są ważne um, o nawiązaniu stosunków, o, o, um, o, o podpisaniu tego, tego układu, bo dopiero na tym tle um, znowuż wraca do nas ta, ta kwestia odszkodowań, reparacji właśnie. Otóż, proszę Państwa... Um, aby nawiązać te stosunki z Niemcami Zachodnimi, pod koniec 1969 roku w PRL-owskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych opracowano specjalną taką instrukcję negocjacyjną. Rozmowy, rozmowy między delegacjami obu państw toczyły się długo, bo przez, przez 10 miesięcy to było 8 tur. One toczyły się w Warszawie, toczyły się w Bonn. I tematyka była. Ze strony polskiej przewodniczył im najczęściej wiceminister Józef Winiewicz, i tematyka była przede wszystkim skupiona na granicach. Tam się pojawiał też drugi temat, mianowicie temat potencjalnych wyjazdów Niemców mieszkających w PRL, wyjazdów na zachód. I wtedy. Gdzieś tam na marginesie zaczął pojawiać się temat odszkodowań nie reparacji, tylko odszkodowań dla indywidualnych dla, dla Polaków, ale strona Perelowska świadomie ten temat, że tak powiem, zarzuciła, żeby nie powodować ewentualnych, no, jak to nazwać, renegocjacji tego podstawowego punktu, o który chodziło, czyli sprawy związanej z, z granicami. I jakby no, najważniejsza tura tych rozmów to już się toczyła na, na poziomie obu dwóch ministerstw spraw zagranicznych. To, to się działo w listopadzie 70. roku w Warszawie. I ważna jest tutaj procedura, jak to się toczyło. Czyli negocjacje prowadzili ministrowie, wiceministrowie, dyplomaci, ale każde ważniejsze ustalenie trafiało na, na piśmie do Gomułki. Gomułka takie, ta, taką roboczą, takie robocze pismo, jakieś korekty czynił, no, odrzucał czy akceptował. I następnie, bo to jest ważne, informowano o postępie prac Moskwę. I informacje do Moskwy szły mm, albo od samego Gomułki. Albo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, albo wręcz przez Jana Ptasińskiego, ambasadora, ambasadora w PRL w Moskwie. I można stwierdzić, że. To, to, to mediatorstwo wtedy, te, te, to, ta kontrola sowiecka, właśnie bardziej raczej przypominała jakieś mediatorstwo niż naciski. O, obyło się prawdopodobnie bez żadnych nachalności. Tam nie, na finiszu Sowieci mieli jakieś uwagi do, takiego, do, do, do ważnego pierwszego artykułu, ale to były kwestie interpretacyjne. Te korektury, które oni sobie zażyci, zażyczyli, strona perelowska wprowadziła, ale. Tu chcę powiedzieć, ważne, znaczy swego rodzaju takim jakby namiastką partnerstwa, namiastką partnerstwa było to, że próbowano jakby zachować równowagę i kiedy toczyły się rozmowy między Moskwą, a jeszcze w pierwszej połowie 70. roku, między Moskwą a, a Bonn, yy, Prowadzące do układu między tymi dwoma państwami, to muszę powiedzieć, że Gomułka też otrzymał negocjowany projekt do wglądu i w sprawach tych rozmów trzeba też przyznać, że Breżniew prowadził z nim rozmowy przez telefon. Znaczy, w, w tych rozmowach, z tego co wiemy, Gomułka oczywiście raczej był słuchającym, ale jednak pewne formuły jakieś tam współ, współpracy czy sz, szacunku nawet zachowano. Co ciekawe, proszę Państwa. Przecież Republika Federalna Niemiec w tych swoich działaniach też nie była taka w pełni niezależna. Strona zachodnio niemiecka konsultowała swoje postępowanie z, z Waszyngtonem, z, z Londynem, też wysyłano sprawozdania. Co ciekawe, Waszyngton skłaniał Berlin, nie tyle Berlin Zachodni, co Bonn, skłaniał Bonn ku temu, żeby akceptowali te polskie, polskie postulaty. Oczywiście, ja nie chcę przez to powiedzieć, że jest tutaj jakaś symetria tak, między, między tymi patronami, no bo, no, no bo nie ma jakby były inne cele, inne metody, w ogóle inne wartości między światem demokracji zachodniej a światem totalitarnym czy posttotalitarnym Związku Sowieckiego. W każdym razie, musimy tu powiedzieć o, 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 o rzeczy podręcznikowej, czyli, że układ normalizacyjny zostaje podpisany między PRL a RFN, zostaje podpisany 7 grudnia 70 roku. W, w Warszawie, w, w, w Pałacu Prezydium Rady Ministrów, o, o, obecny Pałac Prezydencki. I co się okazuje? Ten układ był na swój sposób wzorcowy formalnie bo proszę sobie wyobrazić on był zwięzły, bardzo krótki każdy może sobie go znaleźć w internecie jest dostępny na, na, na dwa kliknięcia on był bardzo zwarty i jego fragmenty posłużyły już 5 lat później do konstrukcji pewnych, pewnych, pewnych punktów aktu końcowego konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, czyli takiego porozumienia między 35 państwami, no właśnie jak ma wyglądać między nimi współpraca, jak te państwa mają sobie nawzajem gwarantować bezpieczeństwo, bezpieczeństwo graniczne. I tu muszę powiedzieć po raz kolejny, że ten, 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 ten czeladnik ślusarski w że w tejże umowie polsko zachodnio niemieckiej zachodnioniemieckiej no był odpowiedzialny, można powiedzieć, że, że w zasadzie sam nakreślił z, z, z pierwszego artykułu dwa pierwsze akapity, takie otwierające i w zasadzie naj, najważniejsze. To było, on sam to ręcznie, ręcznie na, naszkicował. No i teraz tak, jaki jest, powiedzmy sobie, no jaki jest skutek tej, tej umowy? Więc oczywiście PRL była państwem niedemokratycznym, niesuwerennym, represyjnym, ale ten układ, który został podpisany, ma charakter ponadustrojowy. No dziś, dzisiaj już to wiemy, możemy to stwierdzić czyli tak, Gomułkowska władza, przynajmniej w tej kwestii była, była skuteczna. I teraz y, wieczorem, już po tym podpisaniu, tam Cyrankiewicz y, jako premier y, podpisywał razem z Willibrantem, y, y, Podpisywał y, tę umowę, o której mowa. I wieczorem wszyscy spotykają się na raucie w Wilanowie, i już jakby poza oficjalną dyskusją. Nagle Gomułka, to też wiemy ze wspomnień, bo przecież nie z oficjalnych dokumentów. Nagle Gomułka, przez tłumacza oczywiście, mówi do Branta, że gdybyśmy poruszali kwestię odszkodowań indywidualnych dla, dla Polaków, to te odszkodowania indywidualne, on to mówi w, w grudniu 70 roku, wyniosłyby przynajmniej 180 miliardów marek. Ale, to już możemy sobie jakby dopowiadać. Gomułka w tym momencie macha na to ręką i mówi, znaczy, on tak się domyślamy, mówi, to jest na ten moment nieistotne, zamiast negocjacji o reparacjach, zamiast rozmów o odszkodowaniach, dajcie nam długoterminowy, nisko oprocentowany kredyt. Bo to było dla niego wtedy najważniejsze, gospodarka się rzeczywiście waliła. Ale niezależnie od tego wiemy, że Brand był zaskoczony tą sumą, którą Gomułka wymienił, i w ogóle tym, że tak szybko od tematu granic przeskoczył w rozmowie, no niedyplomatycznie, do tego, że tu jest jeszcze ciągle jakiś ogromny dług, który Gomułka jako polski komunista odczuwa. No i proszę państwa. Żeby to zrozumieć, niezbędna jest tutaj bardzo krótka retrospekcja. Znowuż musimy się wrócić do roku 1956, żeby zrozumieć ten temat reparacji. Aha, chcę tylko zrobić pewne zastrzeżenie, żeby zrozumieć z punktu widzenia historyka, tak jak ja opowiadam. Przecież ja nie jestem ani prawnikiem, ani tym bardziej politykiem, ani nie jestem takim specjalistą jak profesor Stanisław Żerko, którego artykuły i wypowiedzi na ten temat czytam, i one jakby pokazują ten temat reparacji od każdej strony, z każdego punktu widzenia polskiego, niemieckiego, ówczesnego, współczesnego. Więc ja w ogóle nie próbuję doskakiwać do tego typu eksperckich ocen. Ja tylko chcę się z Państwem podzielić jako Niedoszły biograf Gomułki, nie wiem czy kiedykolwiek ten pomysł na, na napisanie tej książki o nim w ogóle zrealizuje, bo po prostu ciągle, ciągle robię co innego, ale jako ten niedoszły biograf Gomułki, jakby z jego perspektywy i co, co my z tamtej perspektywy tych polityków komunistycznych możemy zobaczyć dzisiaj. I więc musimy się wrócić najpierw do 56 roku. Gomułka wraca do władzy i w listopadzie 56 roku jedzie do Chruszczowa. I tam, między innymi, bo rozmowy były, toczyły się na różne tematy, oni we dwóch, nie tylko we dwóch, ale odpowiadają głównie oni za takie urealnienie polsko-sowieckich rozliczeń finansowych. Dogadują też sprawę kredytów Związku Sowieckiego dla PRL. I teraz to urealnienie, które się dokonuje w listopadzie 56 roku. Dotyczy także uwzględnienia tego, że strona PRL-owska, oni o tym rozmawiają, Gomułka o tym mówi, była realnie poszkodowana przez Związek Sowiecki w całym procesie pobierania reparacji od Niemiec. Tak? W praktyce od NRD, ale formalnie od Niemiec. To ten proces pobierania reparacji oczywiście odbywał się w przypadku Polski Ludowej za pośrednictwem. Związku Sowieckiego. I teraz, więc oni w listopadzie 56 postanawiają jakby wyrównać, urealnić yy, te szkody, i to z perspektywy Gomułki ówcześnie jakby miało kończyć sprawę, tak? Miało kończyć sprawę wszystkich konsekwencji, które to z kolei konsekwencje wynikały z czego? Wynikały z 53 roku, kiedy to w 53 roku. Bierut, już nieważne, że na, na, na skutek nacisków sowieckich, bez wyboru w zasadzie, że w 1953 roku Bierut poz, zrezygnował z reparacji pobieranych no właśnie od Niemiec, w praktyce od NRD, ale jakby całościowo od, od Niemiec. I to miało kończyć tę sprawę. Ale kiedy. W 1970 roku, tak jak Państwu mówiłem, i dlatego to było ważne, mieliśmy osiem tur rozmów dyplomatycznych między stroną polską i niemiecką. I podczas czwartej i szóstej tury rozmów dyplomaci zachodnio-niemieccy, trudno powiedzieć, czy oni się domagali, czy raczej po prostu chcieli, czy sugerowali, czy nie wiem, życzyli sobie, ale w każdym razie. Zapragnęli, by w przyszłym układzie polsko-zachodnio-niemieckim umieszczona została deklaracja o zrzeczeniu się przez PRL reparacji wojennych od RFN. No i teraz pytanie jest po co, tak? Skoro no z tego co wiemy, cała sytuacja prawna została wyjaśniona w 1953 roku, kiedy Bierut zrzekł się tych reparacji od Niemiec za pośrednictwem Związku Sowieckiego. I teraz mamy ten rok 70., tą czwartą i szóstą turę rozmów i wiceminister Winiewicz, który za te rozmowy na tamtym etapie odpowiada, kluczy, tak, wije się, z jednej strony mówi, że zrzeczenie się reparacji przez Bieruta obowiązuje, ale z drugiej on... Takiej deklaracji pisemnej nie złoży i y, mówi też, że dzisiaj współcześnie, czyli w 70. roku, gdyby y, zacząć interpretować tę sprawę, no to interpretacje przez te blisko 20 lat się zmieniły. Poza tym, gdyby doszło w końcu do zaległego traktatu pokojowego, no bo przecież. Tak naprawdę, druga wojna nie zakończyła się traktatem pokojowym, bo świat szybciej podzielił się na dwa wrogie obozy. I w 1970 roku Winieniusz mówi, gdyby dzisiaj doszło do, jakiegoś, do jakiejś próby porozumienia w traktacie pokojowym, to ta sprawa na pewno musiałaby wrócić i interpretacja byłaby inna. Mogłaby być inna. Mogłaby być inna. Jeszcze co? Cyrankiewicz 1 grudnia 1970 roku na swoje biurko dostaje taki dokument, podsumowanie od zespołu ekspertów do spraw odszkodowań. Ten zespół zresztą on sam, on sam powołał ten, ten zespół i znowuż w tym, w tym dokumencie możemy odczytać czasami wprost, czasami to wynika po prostu z całego kontekstu, że jakby nie wszystko w kwestiach reparacji i w tych stosunkach z Niemcami i ze Związkiem Sowieckim zostało uregulowane, że tam jest taka sugestia, że sowieci się zrzekli reparacji, ale nie od całych Niemiec, tylko od NRD i w ogóle, że to zrzeczenie ma charakter jakby tymczasowy, okresowy, czyli dotyczący lat 50., i że wszystko to jest niejasne. I teraz, proszę Państwa, argumenty jakby za takim myśleniem są jakie? Po pierwsze, w, 50, w 1953 roku rzeczywiście nie ma stosunków między PRL a RFN. -em. Po drugie, w tym zrzeczeniu Bieruta, tak nazywając je umownie, z 1953 roku, pisano o Niemczech, ale rozumiano, dorozumiano pod tymi określeniami głównie albo NRD, albo przyszłe państwo niemieckie, ale zjednoczone jakby pod kuratelą komunistyczną. Czyli miano na uwadze takie państwo, które nigdy, nigdy nie powstało. I jeszcze jeden ewentualny argument za no jest taki, że RFN nie była w żadnym momencie stroną tego zrzeczenia ani bierną stroną, ani stroną aktywną. Skądinąd my wiemy, że to zrzeczenie nastąpiło dlatego, że chodziło o jakby odciążenie gospodarki NRD-owskiej. I teraz jeszcze. Malutki przypis. Zauważmy taką rzecz, że w 70 roku dla stosunków międzynarodowych w praktyce tych stosunków oczywiste było to, to nie tylko z perspektywy polskiej, tylko również z perspektywy świata zachodniego. Oczywiste było to, że granica na Odrze i Nysie będzie uznana przez świat dopiero po zawarciu układu PRL-RFN. Tak, a RFN przecież, powtórzę po raz kolejny, nie graniczyła z PRL-em. Więc można by zapytać, można by zapytać, jakby odwrócić sytuację, skoro tak, to czy same stosunki dyplomatyczne tylko z NRD wystarczały, by to zrzeczenie Bieruta objęło także drugie państwo niemieckie? I teraz... To, co mówię, może się przynajmniej momentami wydawać logicznie, logiczne, ale, że tak powiem, proszę Państwa, ten stolik, który przed chwilą ustawiłem, w tym samym momencie należy wywrócić, no bo jest jedna fundamentalna wada tych rozważań, mianowicie państwa wielkiej trójki. Latem 1945 roku od początku ustaliły, i to było, to, to było fundamentalne założenie, że każda ze stron tej zwycięskiej koalicji będzie egzekwować roszczenia reparacyjne tylko w swojej strefie okupacyjnej. No więc dla Związku Sowieckiego, a co za tym szło dla Polski, bo to było. Chyba 15% reparacji przynależnych Związkowi Sowieckiemu, tak, przynależało, przynależało do, do Polski Ludowej. No więc w, w tym przypadku chodziło o tereny przyszłej NRD. Tak? Od 1949 roku te tereny okupowane przez Sowietów stały się NRD. Więc wywracamy ten stolik, ale to, to nie zmienia faktu, że. Pytanie jest, no skoro tak, to dlaczego dyplomaci Bon w 70. roku chcieli, żeby to potwierdzenie tam się znalazło? Dla mnie to jest jednak zastanawiające. I bardzo ciekawe. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że niedługo, pewnie w roku, ze względu na cały harmonogram nagrań w Instytucie, uda nam się porozmawiać jeszcze o jednej twarzy Władysława Gomułki, twarzy, tak zwanej twarzy antysemity. Na ile rzeczywiście sam Władysław Gomułka był antysemitą i czy był nim w ogóle, a na ile to w wyniku intryg i sowieckich, i samego resortu nim się stał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj rozmawialiśmy o To ja dziękuję bardzo. Władysławie Gomułce w kontekście niemieckim, w kontekście granicznym, reparacyjnym z doktorem Robertem Spałkiem, autorem licznych prac na temat Polski Ludowej i PRL-u i samych komunistów. Bardzo dziękuję.